Witam Was na moim kanale. Wiem, że były już dwa testy piwa tyskie, tego nowego, powiedzmy, Pilsner. Natomiast ja je chciałem odnieść w porównaniu do zwykłego tyskiego gronia. Otóż co mi się też nasunęło? Dziwnym trafem, w momencie kiedy pojawiło się tyskie Pilsner, zniknęło tyskie klasyczne z sieci sklepów Biedronka. Było tam obficie dostępne. I powiem Wam, że ono chyba też miało 4,8 albo 4,9% alkoholu. Czyli tak jakby jedno piwo na rynku, które może nie odniosło takiego szału, bo większość ludzi kupowało gronie, zostało zastąpione drugim piwem, Pilsner. Też złota puszka i tak dalej, ale jakiś tam nowy design. Okej, nie będę się rozwodził nie wiadomo ile na temat tego piwa, bo każdy sobie przeczyta etykietę i skład w internecie. To nie o to chodzi. Natomiast to piwo, patrząc po numerze partii i tak dalej, jest ważone w browarze w Tychach, a to piwo jest ważone w Poznaniu. Takie udało mi się po prostu zakupić, więc niestety dwa różne browary. Otworzę to teraz i będziemy próbować. Jeśli chodzi o skład, to wiecie, jak to mniej więcej wygląda. Kupiłem to tylko dlatego, że obejrzałem dwie recenzje i nie były one tego piwa najgorsze. Może nie było tam piania z zachwytu, ale no jak na ocenę koncerniaków to było wręcz zaskakująco dobre. A ja robię ocenę różnicy między tymi dwoma piwami. I co mi się nasuwa na pierwszy rzut oka, nie będzie tego widać dobrze w kamerze, ale zamienię sobie, tak. Zdecydowanie ten tyski Pilsner jest ciemniejszy w barwie, bardziej złoty, natomiast ważony w Tychach, natomiast tyskie gronie ważone w Poznaniu jest bardziej takie słomkowe, no bardziej ta barwa ku słomkowej się skłania. Piana oczywiście już opadła. Powąchamy sobie najpierw groniacza. No w aromacie takie jabłuszko, coś takiego, czyli tutaj estry owocowe się pojawiają, może podniesiona temperatura fermentacji. Ale ogólnie nie jest złe, tylko że przez te estry nie powiedziałbym, że to w ogóle jest piwo dolnej fermentacji. Dolnej fermentacji piwo powinno być czyste i od takich profili zapachowych powinno być wolne. A w smaku? No nie jest źle, ekologicznie nie. No tak jak ten koncerniak tyskie, tak, nie ma jakichś wad specjalnych. No, po prostu koncerniaczek. Jeśli chodzi o zapach, delikatne jabłuszko, estry owocowe. Jeśli chodzi o ten ważony w Poznaniu, to dosyć czysto, lekkie może nuty takiej mokrej szmatki piwnicy, ale bardzo, bardzo, bardzo delikatne się wyczuwa. No dobra, teraz tyskie Pilsner. Oczywiście o pianie nie pogadamy, bo jej nie ma już w żadnym z tych piw. Tutaj zdecydowanie bardziej czysty profil zapachowy. Nie ma żadnych estrów. To jest ważone w Tychach, to w Poznaniu. Oczywiście są to dwa różne piwa. Natomiast gdybym trafił na to tyskie Pilsner z browaru w Tychach i tyskie gronie z browaru w Tychach. Ciekawy jestem, jakby było. Może kiedyś jeszcze taki test. Jak będziecie chcieli, no to napiszcie w komentarzu. Będę szukał. Słuchajcie, w porównaniu do tego tyskacza, groniacza, to tyskie Pilsner jest zdecydowanie czystsze, jeżeli chodzi o profil zapachowy. Praktycznie nie ma tu wad. Zobaczymy, jak smak. Zdecydowanie jest goryczka wyższa niż w tym piwie. Zdecydowanie wyższa. Jeśli miałbym wybierać, które spośród tych piw mam pić, gdyby były tylko takie dwa, to w tym momencie wybrałbym to tyskie Pilsner. Dlatego, że ma czystszy profil aromatyczny i dlatego, że
jest bardziej goryczkowe. Ogólnie jest to piwo bardziej czyste. No, jest czyste. Wydawało mi się, że czuję DMS, ale to nie jest DMS, to jest słód pilzneński najprawdopodobniej i to są prekursory DMS-u ze słodu pilzneńskiego jakieś tam, ale to nie jest taki czysty DMS. No, w miarę czyste piwo. Delikatne owoce, jakbym się uparł, ale to tak minimalnie wyczuwalne, że szkoda gadać. Bardzo czyste piwo i gorzkie, po prostu, jest goryczka. Tutaj natomiast, jeszcze raz. Zdecydowane jabłko, estry owocowe, zbyt wysoka temperatura fermentacji zakładam. No w smaku już tej piwnicy nie czuję, już nie będę przesadzał. Także podsumowując, aromat, jabłko, estry, zbyt wysoka temperatura fermentacji, tyskie gronie, jeżeli chodzi o smak, dosyć czyste piwo. Tyskie pilsner, jeżeli chodzi o walory aromatyczne, super czyste piwo na tą chwilę. Jeżeli chodzi o smak, czyściutkie i jest goryczka. Ale czy którekolwiek robi jakiś tam szał, taki nie wiem, jak chociażby ostatnio na mnie zrobiło Oktoberfest z Pinty? No nie. Czy gdybym miał to wypić, to bym wypił? Zdecydowanie tak. Ale czy ja bym to kupił jeszcze raz? No zdecydowanie nie. Kupiłbym inne piwo albo pił swoje domowe. Także tyle w temacie testu. Kupcie sobie w ramach ciekawostki. Ciekawostką dla mnie było to, że pojawiło się tyskie Pilsner, a zniknęło w momencie tyskie klasyczne. Do zobaczenia. Na zdrówko. Trzymajcie się i cześć.